Witam Państwa bardzo serdecznie. Znajdujemy się na terenie Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Gronowicach. Ja nazywam się Roland Schulz i od 5 lat pełnię funkcję prezesa zarządu w tej spółdzielni. Na chwilę obecną prowadzimy produkcję roślinną na obszarze 460 hektarów. Główną naszą uprawą jest uprawa jęczmienia jarego browarnego. Uprawiamy go co roku na areale między 150 a 200 hektarów. Uprawiamy również groszek zielony. Co roku jest to około 100 hektarów. Uprawiamy rzepak ozimy, około 100 hektarów. Pszenicy uprawiamy bardzo mało, jest to obszar około 50 hektarów rocznie. Uprawiana jest również facelia na nasiona na tych najsłabszych glebach i od tego roku wchodzimy w produkcję kukurydzy cukrowej. Zobaczymy, jak ta uprawa będzie się rozwijała na przestrzeni lat. Ważnym aspektem rolnictwa zrównoważonego jest wzmocnienie substancji organicznej w glebie, a przez to próchnicy, która jest ważna do budowy żyzności gleby, a przez to do zatrzymania wody. Ostatnie lata mamy niesprzyjające warunki atmosferyczne, gdzie tych opadów często w tych krytycznych fazach brakuje i zawsze możemy o te kilka dni wygrać, bo to czasami te kilka dni decyduje, jeżeli nie ma opadów, czy ta roślina przetrwa, wyda jeszcze plon o przyzwoitych parametrach, czy nie. W naszym gospodarstwie siejemy groch na zielono, i ten groch ma okres wegetacji tylko około 90 dni. Wszystko zależy od warunków cieplnych. I jeżeli ten groch jest zbierany w czerwcu, to gleba nie zostaje zostawiona na pastwę losu, tylko obsiewana jest zaraz po zebraniu facelią. Gleba po zebranym groszku nie jest zostawiana naga, tylko zaraz wysiewana jest facelia, aby nie dochodziło do erozji wiecznej, żeby niepotrzebnie chwasty nie rosły na tym polu. I tak oto zasiana facelia, jeżeli są korzystne warunki pogodowe, potrafi jeszcze wydać nasiona i w miesiącu wrześniu, październiku facelia jest zbierana jeszcze na materiał siewny. Kolejno to ściernisko po tej faceli jest tak zostawiane do wiosny, czyli znowu ta gleba zostaje osłonięta, nie dochodzi do zimą, gdy wieją suche wiatry, wywiewana najlepsza ziemia z naszego pola, tylko zostaje to ściernisko, a następnie wiosną w uprawie bezorkowej jest to pole zerwane i jest siane zaraz jęczmień browarny. Oczywiście to, co prędzej mówiłem, jest jeszcze wykonywana ta analiza na zawartość azotu w glebie, żeby wiedzieć, ile tego azotu zastosować, żeby nie doszło do przebiegowania tego jęczmienia browarnego. W naszym gospodarstwie na chwilę obecną posiadamy 3 ciągniki rolnicze z systemem nawigacji satelitarnej. Jeden duży ciągnik uprawowy służy nam nawigacja, żeby precyzyjnie wykonywać siew, a z drugiej strony, żeby przy takich tematach jak uprawki nie dochodziło do nakładek, do niepotrzebnych przejazdów na polu, do ugniatania, żeby jak najbardziej minimalizować te przejazdy po polu. Posiadamy również w gospodarstwie 2 ciągniki, które służą do nawożenia i oprysków. One również są wyposażone w system GPS. Pozwala nam to na jazdę równoległą podczas rozsiewania nawozów. Tak samo kontrola tej dawki, tak samo w opryskiwacze do kontroli sekcji, aby w danym momencie sekcja się włączyła czy wyłączyła, nie dochodziło do nakładek. W gospodarstwie prowadzona jest gospodarka odpadami. Uczestniczymy w systemie BDO, jest prowadzona selekcja tych odpadów i odpowiednie podmioty do tego uprawnione na bieżąco odbierają od nas te odpady.